serdecznie, jeszcze raz. Moi drodzy, no, kilka zdań wstępu wam się ode mnie należy tutaj. Zapewne wszyscy pamiętacie tą słynną bitwę o Wieluń, moją z Krzysztofem Stanowskim. I powiem wam tylko, żeby już nie nad tym tematem nie rozwodzić, bo jesteśmy tutaj zupełnie z innego powodu. Dziś, jak dobrze wiecie wszyscy, Krzysztofowi Stanowskiemu ta cała nagonka by się nie udała, ponieważ dzisiaj już został przez ludzi, przez kibiców zweryfikowany, jest to koniunkturalista i w żaden sposób nie chodziło mu o żadne idee, tylko o oglądalności, które sobie wykręcał moim kosztem, bo robi to od wielu, wielu, wielu lat i na tym po prostu zarabia. I to jest jakby koniec tego tematu. Natomiast bardzo się cieszę, że przede wszystkim wyszła taka inicjatywa zaproszenia tak wielkiego mistrza, jakim jest Tomasz Gollob, bo wielu w Polsce mamy znakomitych zawodników, wielu byłych znakomitych zawodników. Natomiast muszę wam powiedzieć, że wedle mojej oceny, i wydaje mi się, że to jest obiektywna ocena, nie ma w Polsce większego sportowca od Tomasza Golloba. Nie ma. Jeszcze raz wielkie brawa dla niego. Słuchajcie, on pewnie nie będzie wypadało tego powiedzieć, więc ja wam to powiem. W latach 90. Nie wiem, czy wy te czasy pamiętacie, jesteście bardzo młodzi, więc pewnie nie. No to jak dzisiaj pewnie kojarzycie zawody żużlowe, no to Polacy zawsze są w czołówce, zmarzli, zdobywa tytuł za tytułem i wydaje się to wszystko takie oczywiste. W 90. latach to był czas znakomitych żużlowców, powtarzam, znakomitych, który każdy mógł być mistrzem świata. Tomasz Gollob, który odstawał na pewno i sprzętowo, i wiedzą, bo ci ludzie nie chcieli się z nim dzielić. On był sam jedynym Polakiem, który musiał się przebijać do tej czołówki światowej. Oni wszyscy byli przeciwko niemu. Był z tej ściany wschodniej, to było też krótko po tej przemianie u nas, po upadku komunizmu. Ten facet sam ze swoim tatą, najbliższymi, dążył do tego, by ich wszystkich pokonać. Wiecie, nie trwało to aż tak długo. Znaczy, ostatecznie ten tytuł zdobył po wielu latach, ten upragniony mistrza świata. Natomiast Tomasz Gollob tak naprawdę ten tytuł powinien mieć 3 razy. 2 razy naprawdę mu odebrało to taki no, bardzo nieprzychylny zbieg okoliczności. Wypadek w Złotym Kasku, gdzie Tomek jechał już po prawie pewne złoto w 99, później chyba to był 2003, kiedy wypadek samochodowy spowodował, że Tomek znowu nie mógł wystartować w ostatnim turnieju, gdzie tylko formalnością było pojechanie i zdobycie tego tytułu. Więc tak naprawdę byłby to 3-krotny mistrz świata. Upragniony tytuł zdobył po 20 latach, prawda, uprawiania tego sportu. I chcę wam powiedzieć, że to pokazuje szaloną konsekwencję. Tomek wam pewnie też zaraz o tym powie, ale słuchajcie, bo to jest też jakby dla was taki przekaz. Trzeba w życiu mieć cele i marzenia. I te marzenia trzeba za wszelką cenę próbować realizować. I ciężką pracą, determinacją i oczywiście też trzeba mieć trochę szczęścia. Można w życiu przenosić góry. I ten facet jest tego najlepszym dowodem. Oczywiście też nie każdy potrafi wziąć na siebie tyle pracy, tyle wysiłku, tyle odpowiedzialności. On wtedy jeździł jakby, miał kolegów z kadry, bo był i Sławek Drabik, i był później Piotrek Protasiewicz, to byli też znakomici żużlowcy. Natomiast ten, który mógł rywalizować o najwyższy laury, to był właśnie Tomek. I ja ci, Tomek, za te wszystkie lata serdecznie dziękuję, bo moja wielka jakby... No dla mnie jesteś po prostu wielkim idolem. Oglądałem twoje występy w Grand Prix i pokazałeś mi również, jak się walczy. Muszę wam jeszcze taką prywatną rzecz powiedzieć. Po przedostatniej mojej walce z Pawłem Jóźwiakiem, gdzie bardzo szybko przegrałem, zaniedbałem się z formą kompletnie i myślałem, że to już jest koniec. Ja rozmawiałem wtedy również z Tomkiem telefonicznie. To jest też bardzo takie symptomatyczne, że po porażce zwykle znajomych ma się bardzo mało. Zwycięstwo powoduje, że ma się wszystkich przyjaciół, a po porażce się zostaje samemu.
A Tomek do mnie zadzwonił i zrobił mi taki wykład motywacyjny, że trzeba wrócić, trzeba wszystko postawić na jedną kartę, trzeba się wziąć do roboty, trzeba wrócić i się zrewanżować i wygrać. No i ja właśnie dokładnie tak zrobiłem. Wziąłem się za siebie, zrzuciłem wiele kilogramów i po ciężkiej walce zwyciężyłem, jak zapewne wiecie, w walce rewanżowej. Więc to tylko pokazuje, że naprawdę trzeba być zdeterminowanym, trzeba być człowiekiem, a najlepszym przykładem jest tego właśnie Tomasz Golub. To jest wielki charakter. Proszę dać ogromne brawa. Wielkie brawa, bo tak. Marcin, mówiąc o mnie, mówi też o sobie. On jest wielkim sportowcem, bo przyjmować tyle ciosów i umieć się bronić w tak trudnym tym ringu, w którym się, że tak powiem, sportowcy spotykają, to nie jest proste, a Marcin to pokazał. Bardzo się cieszę, bo przypomniałeś troszeczkę mojej historii. Oczywiście tej historii jest mnóstwo, ale myślę, że tą historię będziemy wspólnie z młodzieżą rozmawiać. Ja będę was namawiać, agitować, będę wam opowiadać, cokolwiek się zapytacie, żebyście uczyli się, to jest bardzo ważne. Nauki nie wolno odpuścić, ale też żebyście, jakaś część z was była sportowcami, bo to jest wielka, wspaniała droga, wielkie przeżycia, no i nie ma znaczenia, czy ktoś zwycięża, czy przegrywa. Każdy jest zwycięzcą, który uczestniczy w tym sporcie. Do tego ja was będę namawiać. Widzę, że to jest więcej jest dziewcząt, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale akurat jeśli chodzi o dziewczyny, to mamy przykład Igi, tak? Świątek, która jest numerem jeden, także można z niej też brać przykład. A chłopcy oczywiście piłka, tenis, motocykle, cokolwiek. Myślę, że czy jest wielu tutaj z was, którzy jeżdżą na żużel do Częstochowy? Proszę bardzo. Jest. Starszy? O, starszy. Czy ktoś jeszcze tam u góry? Ktoś jeździ do Częstochowy na żużel? Jeżdżą, dobrze, dobrze. No to a propos Częstochowy, to chciałbym tutaj takiej historii, jakby powtórzyć historię, która się wiąże z Sławkiem Drabikiem. Teraz jeździ jego syn, który był przez swojego ojca przygotowywany przez ostatnie lata. Pewnie drogi się rozeszły teraz, ale to jest historia, która z waszego tutaj regionu jest chyba jedna z większych. Oczywiście starszy pan jakiś tam Kapała był, tak? Taki starszy. Ale to, tak, ale Sławek Drabik ze mną się ścigał, ja się z nim rywalizowałem. Znakomity wojownik do dzisiejszego. Dzisiaj ma pod sobą młodzież i to jest właśnie ten rejon takiego mistrza, który na pewno, jak nie, bo jesteście dość młodzi, to historia zapamięta na lata. A Częstochowa to jest wielki klub, gdzie jak oglądacie w telewizji, przychodzi po 20 tysięcy ludzi i kibicuje na każdy mecz. Tak, to jest największa widownia w naszym kraju i kibicuje swojej drużynie. Także życzymy jej, żeby jeździła z... Co prawda Sławka nie ma Drabika w Częstochowie, bo jest we Wrocławiu teraz, ale być może wróci za jakiś czas, tak. I dlatego Wrocław jest teraz na pierwszym miejscu w tabeli, chociażby mając taki znakomity sztab.